Witam Państwa w studiu Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie magazynu miejskiego. W budżecie miasta Dębica na 2024 rok znalazły się pieniądze związane z przebudową rynku. Jak podkreśla Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, w tym roku opracowany zostanie projekt, a w 2025 odbędą się prace związane z przebudową centrum miasta. Mamy złożone projekty, mamy zabezpieczone pieniądze, także 2024 rok złożenie projektów i pewno wbicie pierwszych łopat i realizacja tych inwestycji w 2025 roku. Przebudowana zostanie cała płyta i fontanny. Władze Dębicy obiecują, że będzie więcej zieleni, a muszla koncertowa zlikwidowana. Zadanie realizowane będzie w ramach Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Krajowa Izba Gospodarcza nagrodziła firmę Mateo z Dębicy statuetką Fair Play i złotym certyfikatem. Przedsiębiorstwo Fair Play to jedno z najbardziej pożądanych w świecie biznesu wyróżnień, które ma na celu docenienie tych firm, które promują zasady uczciwego współzawodnictwa. Stanisław Cabaj, prezes firmy, odebrał tę nagrodę w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Muszę serdecznie podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie i za to, że tyle lat, bo już tak naprawdę 30 lat jesteśmy wspólnie i wspólnie pracujemy nad tym, aby tą firmę rozwijać. Prezes Stanisław Cabaj podkreśla, że nie byłoby tak prestiżowych nagród bez zaangażowania wszystkich pracowników. W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odebraliśmy właśnie złotą statuetkę przedsiębiorstwo Fair Play. To też jest dla nas bardzo duże wyróżnienie i tutaj naprawdę no, jest mi bardzo miło, bo tym bardziej to ten program dla nas jest takim programem bardzo dobrym z uwagi na to, że my jako firma Mateo produkujemy dużą gamę produktów, w związku z tym reklamy nigdy za dużo, więc tutaj jest tym bardziej dla nas cenniejsza, gdyż jest to po prostu przyznaje Krajowa Izba Gospodarcza. Firma Mateo to jeden z najnowocześniejszych magazynów, który pomaga zachować świeżość i przydatność produktów i umożliwia kontrolowanie temperatury i wilgotności. Produkty jak pierogi, pyzy, krokiety, uszka są sprzedawane nie tylko w całej Polsce, ale na rynkach europejskich i światowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował program Dobry Start. Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej można było składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Rodzice mogli przesłać wniosek za pomocą aplikacji MZUS, platformy usług elektronicznych, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia. Ostatnie wnioski osoby, które zapomniały złożyć o tak zwane 300 plus na wyposażenie, doposażenie uczniów do szkół, mogły to zrobić do końca listopada. Na ten moment, jeżeli chodzi o Dębicę, przyjęliśmy ponad 11 tysięcy wniosków. Łączna kwota wypłat przekroczyła 5 milionów złotych. Ja tylko przypomnę, że o to świadczenie wnioskowaliśmy wyłącznie w formie elektronicznej. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem dębiczan. Jest ogromne zainteresowanie, świadczą o tym liczby 11 tysięcy wniosków, czyli de facto kilkanaście tysięcy dzieci, młodzieży, które otrzymały to wsparcie w formie elektronicznej, mianowicie te środki nie były wypłacane gotówkowo, szły przelewem na wskazany przez wnioskującego numer rachunku bankowego. Jak przypomniał rzecznik, świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełną sprawnością do 24 lat. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.